Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, będzie pierwszy raz w historii mojego kanału coś niesamowitego, wydarzenie, które według niektórych może okazać się totalnym shitem, bo znam kanał, który, znaczy gościa, który prowadzi kanał, który zapiera się ręcyma i nogami przed marką Parkside. Ja oczywiście do tej marki nic nie mam, nigdy jej nie miałem, żadnych narzędzi z ich linii produkcyjnej, także dzisiaj pierwszy raz wchodząc do Lombardu, bo kupiłem to w Lombardzie. Wytargowałem się też jeszcze 5 zł. Mówię do gościa, wezmę dwa te pudełeczka, jeżeli tam, czy jeżeli. I czy by dał mi po prostu jeszcze zniżkę 5 zł? Zgodził się bez problemu. No i powiem wam tak. Pierwsze, co zobaczyłem, to oczywiście te nożyki Parkside'a, aluminiowe za 20 zł. Już wiedziałem, że je muszę mieć. Niezależnie, czy to będzie Parkside, Bosch, Milwaukee, czy tam jeszcze jakakolwiek inna marka. Wiedziałem, że na pewno to kupię. No i obok stało pudełeczko. To chyba jest w ogóle jakiś komplet, mi się wydaje, albo jakaś taka linia produkcyjna, która sprzedaje narzędzia właśnie w takich pudełkach. Bo jak widzicie, pudełka są praktycznie identyczne. No i zestaw, śrubokręt z grzechotką kompletnie. Także myślę, że to może się przydać nawet w pracy gdzieś tam. Z tyłu mamy jeszcze jakąś informację. Komplet noży precyzyjnych, śrubokręt z grzechotką. Komplet. O, z grzechotką. Czyli już fajny motyw jest, że ma grzechotkę, czyli możemy sobie kręcić w kółko, tak? Słuchajcie, pokażę wam jeszcze taki motyw. Miałem oczywiście takie nożyki precyzyjne, kupione w sklepie ABCRC, tylko że wykonane nie z aluminium, ale z plastiku jakiegoś, nie? Z tworzywa. Powiem wam, masakra. Kupione były w sklepie ABCRC za chyba tam 9 zł. Także ja do sklepu ABCRC nic kompletnie nie mam. Uważam, że to jest genialny sklep, ale jeżeli chodzi o te nożyki, to będąc właścicielem sklepu, chyba bym wycofał taki przedmiot, bo to jest masakra. To się psuje w ogóle, te gwinty, co się tutaj wkręca, one się zaraz wyrabiają i się nie trzyma w ogóle ostrze. Już wolałbym milion razy bardziej zainwestować w takie nożyki Parkside'a niż te chińskie plastikowe. Zaraz wam coś pokażę, jak one wyglądają jeszcze przy okazji. Kręcę ten filmik na szybko, bo muszę wyjść niedługo z domu, także to będzie szybki filmik, po prostu pokazujący tylko mniej więcej, jak to wygląda. Dajcie mi chwilkę, pokazuję wam właśnie te nożyki, które kupiłem za 9 zł. Dobra, już jestem, magia OBS-a i pauzy. Zobaczcie, to jest ten zestaw za 9 zł. To jeżeli chodzi, okej, to jest aluminiowe, dobra, ale ta tutaj część, która jest wręcz kluczowym elementem w tym całym zestawie, no połączenie aluminium z plastikiem gwintu, chwila moment, wyrabia się, nie trzyma, nie łapie, także to jest do bani, chyba żeby, w ogóle to aluminium jest bardzo miękkie, także tutaj też podejrzewam, że to jest najtańszy sposób produkcji jakiegoś tam zestawu nożyków. Do samych noży nie mam zastrzeżeń, są spoko. Można sobie je troszeczkę przerobić, żeby były troszeczkę węższe. Także to jest zestaw ze sklepu ABCRC za 9 zł. Totalna masakra. Jeżeli chodzi o Parkside'a, no to powiem wam, że jak za 20 zł z takim pudełkiem robi wrażenie, naprawdę wygląda to. Fajnie. Czyżby, kurde, miał gościć u mnie w przyszłości Parkside na kanale? Oczywiście, jeżeli to jeszcze jest w ogóle ten zaplombowane, nieotwierane chyba nigdy, bo to jest na górze taka ta jakby plomba, mi się wydaje. Albo to się jakoś tak otwiera specyficznie, że trzeba tutaj ścisnąć i tak, najlepiej bym ścisnął tą końcówkę. Tylko wezmę sobie cążki jakieś. Jezus Maria. Leci wszystko z tych pudełek. Dobra, ja złapię tak minimalnie tutaj na dole. Postaram się to wyciągnąć. Nie chcę nic tutaj łamać, po prostu zależy mi. Albo złapię może tutaj od góry i wyciągnę. Dobra. Trzeba złapać mocniej jakimiś tam cążkami. I otworzyć sobie. A, jeszcze cena trzyma. Jeszcze mi tutaj cena trzyma. Ja tą cenę zrobię mały myk. Na tym tutaj ją przetnę. I teraz otworzę. Powiem wam, pierwsze otwarcie Parkside'a
na kanale moim. Wow. No, fajnie to wygląda. Jeszcze sygnowane Parkside'em. Parkside OWM. OWIM, czy jakoś tak? Parkside OWIM. Logo takie na górze. Wygrawerowane, czy to po prostu tak wyfrezowane? Zobaczmy sobie w ogóle, jak się je odkręca. No, no, fajnie to wygląda, nie powiem. Chcę zobaczyć samą końcówkę i mocowanie. Sama końcówka jest taka. Taki rodzaj tych cięższych. No, są jeszcze tutaj te grubsze w ogóle, ale to już wchodzą do tego grubszego, bo nie wszystkie wchodzą do jednego nożyka. Powiem wam, że spoko. Zastanawia tylko mnie jedna rzecz. Jak długo wytrzyma ten cały gwint, którym się kręci, ale wiadomo, że jak sobie już skręcimy jakieś jedno ostrze. I co jest ważne, końcówka ma cztery jakby takie strony, także jest tak i tak, nie jedna. Czyli możemy zamocować tak, czy tak. Zawsze nam będzie te ostrze pasowało. Słuchajcie, ja się muszę streszać naprawdę na 118, a ja muszę 40 powyjść. Dobra, jeżeli chodzi o te nożyki, już zrobiły na mnie wrażenie. Jeżeli chodzi o ten grubszy, wow, pięknie się to trzyma. Nie, jestem pod wrażeniem. Jeszcze jest jeden komplet za 20 zł i zastanawiam się, czy go nie wykupić, bo mogą się przydać w przyszłości takie rzeczy. Także też nieotwierany chyba. No, zastanawiam się, czy nie wziąć jeszcze jednego kompletu za dwie dychy. Chociaż zdając życie, jakbym. Jestem w ogóle ciekawy, ile na stronie Parkside'a by kosztowały takie narzędzia, nie? W Lombardzie za 20 zł. Także dobra, to są nożyki. Jestem mega zadowolony z tego zakupu, naprawdę. Przydadzą się, naprawdę się przydadzą. To nie ma opcji, żeby się nie przydały te nożyki, bo już wielokrotnie używałem czegoś takiego. To jest do lutowania. To jest w ogóle do wkładania do stacji lutowniczej 937D. Wtedy mamy podgrzewany ten. Tutaj te ostrze. Także troszeczkę co innego, ale widzicie, jak to miałem, że trzymam w ręce i właśnie zamiast z tego ABCRC, tych plastikowych, bo tutaj mi mocno trzyma się wszystko, tak, po ściśnięciu. Dobra, lecimy z tym wkrętakiem. On już był otwierany, bo końcówki są wyrobione, albo prawdopodobnie jedną ktoś już ułamał przy wyciąganiu, ale prawdopodobnie było otwierane, bo nie ma już jakby takiego blistra w środku. Chociaż nie wiem, czy jest akurat w tym wkrętaku. No i co wam powiem? Regulacja, jedną, drugą stronę. Maluteńki, można się wszędzie dostać. Wow. I to jest piękne. To jest właśnie z grzechotką taki wkrętak jest. Już wiem, że będzie mi służył fajnie do wykręcania różnych śrubeczek. Jedynie co bym chciał przy takich bitach dokupić, jeżeli ktoś wie, zna się, gdzie mógłbym coś takiego kupić, żeby zrobić redukcję na takie cieniutkie, które są od mniejszych bitów. Nie mam akurat tutaj pod ręką żadnego takiego śrubokręcika, ale wiecie, o co mi chodzi? O takie malutkie bity, nie? Że nie takie duże, jak mamy do wkrętarek, tylko malutkie, żeby taką przejścióweczkę gdzieś tutaj włożyć sobie wtedy mniejszego bita. No wtedy to już by ten śrubokręcik był rewelacja. Tutaj kręcimy sobie w drugą stronę. Teraz w tą działa. Ej, słuchajcie, to jest genialne. Bardzo fajne. Malutkie. Jeszcze powiem wam, że jakby takie coś było na jakiegoś lająka i tu by był przycisk, to już by było coś perfekcyjnego. No, taka miniaturyzacja takich narzędzi to jest coś pięknego. Już jestem też zadowolony z tego. No nie sądziłem, że tak mi Parkside podejdzie. No i mamy trochę tych końcówek tutaj do wyboru, aczkolwiek nie ma jednego ważnego bita, który jest stosowany na przykład w konsolach, czyli takie są gwiazdeczki, na które mają jeszcze, próbuję ostrość ustawić, które mają tutaj jeszcze dziurkę w środku. I są takie śrubki, że właśnie tylko i wyłącznie pasują takie bity. Ewentualnie możemy w tej śrubce wyfrezować tego czpienia, co jest w środku, i wtedy
odkręcimy takim. Natomiast no, przydałyby się też takie bity z taką dziureczką tutaj w środku, że wtedy bez problemu odkręcimy tam jakąś konsolę. No bo robić w tym dziurkę no troszeczkę bez sensu, nie mam też sprzętu. Co prawda i madło mam, ale to trzeba by było super precyzyjnie, jakimś cieniutkim wiertłem, powolutku tam rozwiercać go, nie? I jeszcze go nie uszkodzić w dodatku. Dobra, zakończę to. Ten filmik jest 10 minut, także myślę, że odpowiedni czas na trwanie tego filmiku. 22 po, jeszcze muszę go wrzucić, napisać jeszcze opis, także kolejne minuty zlecą. A mówię, ja muszę 45 wyjść z domu. Także jestem zadowolony z tego zakupu. Marka Parkside, pierwszy raz na moim kanale. Zrobiła na mnie wrażenie. Nie powiem. Nie powiem, że nie. Bardzo ładnie to jest wszystko spakowane. Wygląda więcej niż ta wartość, która tutaj jest opisana. Chociaż oczywiście dużo zależy jeszcze od jakości materiałów, tak, bitów i tak dalej. No zobaczymy z czasem, jak to wyjdzie. Będę próbował to używać, także będę jak coś tam dodawał informacje jakieś do opisu filmiku. Także pozdrawiam, trzymajcie się i powiedzcie w ogóle, co sądzicie o marce Parkside. Czy macie z nią dobre relacje, czy jakieś może negatywne tam skojarzenia i tak dalej. Bo jak na razie na mnie zrobiło wrażenie, a jak wiecie, liczy się pierwsze wrażenie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam.